Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Michu i chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować moje dziecko, że tak się wyrażę, jakim jest serwer domowy. Udało mi się taki serwer zbudować, no może nie do końca zbudować, bo tu nie było nic takiego trudnego, żeby to nazwać budowaniem. Natomiast taką oto maszynkę sobie postawiłem jako właśnie domowy serwer nas, głównie nas, ale nie tylko. Miał to być też serwer TeamSpeak oraz serwer strony internetowej. Jednak z tego, co się dowiedziałem, moje łącze no niestety nie podoła serwerowi, co jest bardzo smutne. Natomiast w planach mam, no może nie tak bliskich, ale myślę, że jeszcze w tym roku, bo możliwe, że będzie przeprowadzka i po prostu nowe łącze światłowodowe. Już wtedy będzie można myśleć o serwerze. Natomiast takie coś mi się udało postawić. Jak widzicie, komputer, pewnie większość z Was, moich stałych widzów, go kojarzy. Jest to komputer, który dostałem od mojego moderatora Jaja, czyli HP Compaq 8000. Komputer jak komputer, Core 2 Duo na pokładzie, E6 500 bodajże, coś takiego. Dodatkowo 2 GB RAM, kość Samsunga, którą sam oczywiście dokupiłem, bo tutaj Jajo dał mi tylko płytę, procesor, chłodzenie i zasilacz, tak na dobrą sprawę, no i napęd. Natomiast resztę musiałem już zaopatrzyć się sam. Za co dzięki wielkie Jajo w ogóle za ten PC, no bo to dzięki Tobie też udało się taką rzecz złożyć. Generalnie tak jak mówię, Core 2 Duo E6 500, 2 GB RAMu, bez problemu wystarcza do NASA, chociaż mogłoby być więcej. Tam zamontowałem sobie wentylator Scientum PC Zephyra, którego miałem tam u siebie w szufladzie, bo płyta bardzo krzyczała, że nie ma wentylatora i żeby uruchomić komputer trzeba było naciskać F1, więc założyłem po prostu taki wentylator. To nie dość, że jest chłodniej, to jeszcze nie wyskakuje ten nasz błąd. Jeżeli chodzi o zasilacz, jest to standardowy zasilacz HPK, tam około 320 W mocy. Myślę, że to jest w zupełności wystarczająca ilość do takiego serwera, on więcej jak 100 W na maksymalnym obciążeniu nie pobiera. Dlaczego 100 W? Niektórzy się zastanawiają, że to jest bardzo, bardzo dużo. Może troszeczkę z tą setką przesadziłem, natomiast około 70 W jest to dosyć dużo, dlatego że no jest to po prostu stary procesor jeszcze w technologii 65 nanometrów, więc no swoje musi troszeczkę, można powiedzieć, zeżreć. No i mam tutaj dwa dyski. Niestety są to WD-ki Blue. To są dyski, które miałem u siebie w szafce, tak na dobrą sprawę. Jeden to 500 giga z komputera brata, który miał być uszkodzony, jednak okazało się, że da się ten dysk odzyskać. Ma on tam trochę relokowanych sektorów, natomiast na taki NAS typowy, na trzymanie takich rzeczy, jak na przykład materiały już, które na YouTubie wrzuciłem, po prostu ich archiwizowanie nadaje się znakomicie. Zresztą nie ma z nim jakichś większych problemów. To, że ma tam kilka sektorów, to jeszcze nie jest duży problem. I drugi dysk pod spodem to też ten sam WD Blue, tylko 160 giga. To jest mój pierwszy dysk, tak naprawdę z mojego pierwszego komputera, którego pewnie większość z Was pamięta, czy zanim SSD-ka miałem tego Kingstona pierwszego swojego, to na tym dysku miałem system i inne rzeczy. Później miałem Kingstona i ten dysk i tak dalej, i tak dalej. Potem ten dysk odłożyłem po prostu do szafki i już tam sobie leżał. No i czekał na lepszy dzień, który nastał właśnie podczas budowy tego zestawu. Dobra, teraz to były kwestie techniczne. Teraz przejdziemy do kwestii software'owych. Generalnie na system, jaki wybrałem po prostu na ten komputer, jest to Debian 9. Ze wszystkimi aktualizacjami, oczywiście najnowszy. Bardzo dobry system pod właśnie tego typu zastosowania. Jest lekki, prosty i naprawdę obsługa jest dosyć przyjemna. Żeby oczywiście udostępniać zasoby tych dysków w sieci, użyłem Samby, czyli takiego prostego protokołu udostępniającego pliki na Linuxie. Bardzo naprawdę przyjemna sprawa. Szybciutko się instaluje, szybciutko się konfiguruje. No, może z tą konfiguracją troszeczkę tutaj jest zagmatwana sprawa, ale to w zależności od tego, jakie macie stopień zaawansowania w Linuxie. Ja na przykład jestem, powiedzmy, średnio zaawansowany, to w miarę powiedzmy sprawnie mi to poszło, natomiast dla totalnych laików będzie tutaj troszeczkę zagmatwana sprawa. No i generalnie tak naprawdę ten komputer służy właśnie tylko teraz do tego, że udostępnia mi po prostu te dyski w sieci. Zaraz przejdziemy do mojego komputera, pokażę Wam, jak to wygląda, pokażę Wam głośność tego komputera, a naprawdę cichy on nie jest, co jest jego bardzo dużym minusem, jest dosyć głośny. Natomiast plany są takie, że po prostu ten komputer wyleci stąd, nie będzie NASA, tylko nie będzie on NASA, tylko po prostu kupię dedykowane urządzenie NAS, zbieram się do tego, być może jeszcze to w tym lub następnym tygodniu zrobię, po prostu dwudyskowego NASA, takiego typowego kupię, malutkiego, żeby mi te zasoby w sieci udostępniał. Zresztą zaraz pokażę Wam, ile mam miejsca na dyskach, nie jest to powalająca ilość, dlatego myślę, że to będzie całkiem dobre posunięcie, zakup takiego NASA, bo rzeczy i programów coraz
to więcej przybywa na mój komputer, a miejsce się kończy. Po prostu nie chcę kolejnego dysku twardego dorzucać do komputera, bo taki NAS nawet ma dużo większe możliwości. Zresztą jak go kupię, to Wam pokażę, co taki NAS malutki potrafi. Dobra, ja podłączam teraz ten komputer, pokażę Wam, jak to wygląda w Windowsie, pokażę Wam jeszcze, jak się loguje do tego serwera. On nie ma podłączonej ani myszki, ani klawiatury, ani niczego takiego, nawet monitora, po prostu tylko kabel Ethernet i kabel zasilający. Zaraz się widzimy i pokażę Wam, o co chodzi. Generalnie serwer jest tak ustawiony, że jeżeli braknie zasilania, czyli po prostu, powiedzmy, nie będzie prądu, sorry w ogóle za to, że nie ma za bardzo światła, to serwer sam po prostu wstanie. Ustawiłem to w BIOSie, na szczęście dało się to ustawić, czyli po prostu jeżeli zabraknie prądu i on nagle wróci, to po prostu serwer startuje sam. Naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, ktoś chce tego używać na co dzień 24/7. No oczywiście lepiej byłoby mieć też UPS-a, ale to też jest bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli nie hostujecie żadnej strony internetowej czy jakiegoś serwera, to możecie sobie na to bez problemu pozwolić. Dobra, teraz już wystartował, słychać dyski dosyć wyraźnie, lampki się palą, to teraz posłuchajcie, jak brzmi ten serwer. Przybliżam Wam tutaj mikrofon. Ogólnie nie wiem, czy jest to dosyć słyszalne, dlatego że mam bardzo niską czułość mikrofonu. Jest to mikrofon na USB, więc nie wiem, czy Wy to dobrze usłyszycie, natomiast możecie mi wierzyć na słowo, że w porównaniu do mojego peceta jest naprawdę dosyć głośny. Szczególnie słychać tutaj dyski twarde. Dobra, przejdziemy teraz do Windowsa i pokażę Wam, co i jak to wygląda. Także jesteśmy już u mnie na pulpicie. Otworzyłem teraz mój komputer, żeby Wam pokazać, jak wygląda taki udostępniony zasób sieciowy z takiego serwera. Więc jak widzicie, lokalizacja sieciowa nam się pojawia. W ogóle powiem Wam, jak to zrobić, jeżeli chodzi o zmapowanie takiego dysku. Nawet jak macie jakiegoś tam swojego NASa, kupiliście go i chcielibyście zobaczyć, jak to się robi, to wchodzicie po prostu w komputer, mapuj dysk sieciowy, wpisujecie adres IP Waszego dysku sieciowego, czyli na przykład w moim przypadku jest to 109 i wpisujecie jego udział, czyli tak jak na przykład u mnie backup, tutaj pojedynczy slash backup i macie normalnie zmapowany ten dysk sieciowy. Teraz mi się dwa razy zmapował, także chciałem Wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Także jak widzicie, ja mam zmapowane dwa dyski. Jeden to jest ten backup, czyli ten 500 GB dysk, na którym trzymam właśnie swoje tak zwane backupy, czyli jakieś tam zdjęcia. Oczywiście mam na uwadze to, że ten dysk może niedługo wysiąść, no bo jednak te relokowane sektory, także nie martwcie się, mam jeszcze na dysku zewnętrznym zrobione kopie tych zdjęć i innych tam rzeczy, które mi są potrzebne, które są dla mnie bardzo ważne. I tutaj w katalogu pliki mam na przykład instalki, jak na przykład sformatuję sobie komputer, żeby nie musieć wszystkie z neta pobierać, to tu, żeby miał wszystko pod ręką. No i obrazy ISO z systemami, czyli Linuxy, Windowsy i tak dalej, po prostu czyste obrazy. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o udostępnienie zasobu sieciowego. A teraz pokażę Wam, jak się łączę z serwerem. Pokażę Wam, że jak się łączę z serwerem, jest to używam programu Putty, czyli jest to po prostu klient SSH. Kiedy instalujecie na przykład Debiana czy innego Linuxa, możecie sobie po prostu ustawić instalację domyślnie serwera SSH, co polecam, żeby łączyć się po prostu zdalnie z takim serwerem, powinno się mieć klienta, znaczy serwer SSH. No i tutaj mam swój adres IP serwera, wybieram sobie serwer, od razu mam połączenie. Jako ktoś chce się zalogować, czy jako użytkownik, czy jako root, czyli konto root, w Linuxie jest to konto z maksymalnymi uprawnieniami, coś jak administrator w Windowsie, a nawet więcej, bo root może po prostu zrobić wszystko. Czyli logujemy się jako root, podajemy hasło i jesteśmy już zalogowani. I tutaj na przykład sobie doinstalowałem takie fajne dodatki, jak na przykład temperatury dysku można sobie sprawdzić i wpisujemy w ten sposób i widzicie, dysk 160 giga w tym momencie ma 25 stopni. Teraz Wam pokażę dysk 500 giga, w tym momencie też ma 25 stopni. Dodatkowo dograłem sobie taki dodatek, który pokazuje temperatury procesora. Znaczy on pokazuje temperatury nie tylko procesora, natomiast pokazuje też temperatury na przykład karty graficznej, jeżeli byście mieli ją zainstalowaną. Ja jako, że jej nie mam, to mam tylko temperaturę procesora i też jest to procesora na pierwszym rdzeniu 24, na drugim 28. Także tak to wygląda, tak się łączę z serwerem. Także można sobie przez ten serwer instalować różne na przykład ciekawe rzeczy, wpisując na przykład komendę apt install, możemy sobie instalować różne dodatki i inne rzeczy z po prostu repozytorium. W tym przypadku
przypadku powiedzmy, że MRTG to też jest taki bardzo zaawansowane narzędzie do tworzenia statystyk na przykład serwera i wpisujemy MRTG, tylko oczywiście mam napisane, że już jest zainstalowane, jest to najnowsza wersja i nie ma dla niej update'ów. Także no, tak to wygląda, jeżeli chcecie odcinki jakieś o Linuxie, pokazać wam podstawy. W sumie już kiedyś pokazywałem, jak Linuxa zainstalować, to teraz czas może przejść do jakichś podstaw. Takich już w użytkowaniu systemu to mogę wam oczywiście pokazać. Mam teraz dobry komputer, więc maszyny wirtualne bez żadnego problemu będą mi śmigać. Piszcie, jeżeli chcecie. To by było na tyle. Myślę, że wam się podobało. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, jak takiego NASA stworzyć, to piszcie na moją grupę na Facebooku albo do mnie na priv, na fanpage'a, to tam wam pomogę coś z tym ogarnąć. Także co, to by było na tyle, zostawcie łapeczki w górę, zostawcie subskrybera, wbijajcie na grupę na Facebooku Mordeczki Michał i lajkujcie mój fanpage Michu TV, do którego linki są oczywiście w opisie. Dzięki wszystkim za oglądanie, pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia.